Siema, tutaj Juas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. Kontynuacja trybu przygód, a Garlic Paradise. Zajrzyjmy sobie najpierw do sklepu. Ponieważ tam chyba chciałbym sobie zakupić jedną lub dwie rzeczy, jak znajdę. Dobra, znalazłem. Święta woda. I szklane fandango też. No i dobra, w sumie tyle. Możemy wychodzić. Fantastycznie. Nowe broniki. To Mario. Odblokujmy go sobie. Dzisiaj sobie nim zagramy. No i okej, na stałe plus 40% do czasu trwania i prędkości, ale minus 40% do prędkości ruchu. Zanim zaczniemy jeszcze wzmocnienia, oczywiście wzmocnijmy się, to może tą prędkość ruchu faktycznie ulepszymy. Coś czuję, że się przyda. Dobra. No i te statystyki, myślę, podstawowe troszeczkę poulepszać. No, raczej tak, dobra. Szczęście. Pancerz, moc na maksa. Pancerz też może być na maksa. Prędkość. Magnes. I dobra, tyle niech będzie. Zostawię sobie troszeczkę kasy, jakby była potrzebna. Ale chyba nie będzie na tym poziomie. Do Mario. Pokaż mi drugiego skina. Może być. No i dobra, chapter 4, Zgniły sad. Ścieżka do czosnkowego raju prowadzi po jego wprost do koszmarnego sadu. Zetnij te szkodliwe rośliny, by odnaleźć zielone pola marzeń. No dobrze, arkany, tryb hyper. 15 minut tutaj tylko, plus 100% premia do doświadczenia. Zobaczymy, szybciej pójdzie. Więc, let's go. Dobra, na początek, co by tu sobie wziąć? No dobra, boski rodowód, początek, albo wskrzeszenia. Ale muzyczka tu jest, ojeju. Co jest? Co ja w Duma Eternala gram? Nie no, dobra, boski rodowód może sobie wezmę. Mam już to jedno wskrzeszenie, to mam nadzieję, że wystarczy. Więc... jedziemy. No i tak, w ten sposób się ta mapka prezentuje. Mamy tutaj na początku szpinak. No, te kwiatki są, zapomniałem jak się nazywają. Ta broń bez ewolucji, którą ma Osolemio. Jest Laur. No i jeszcze szczęścia trochę widzę. Dobra, zaczynamy. No proszę, jest Pepino. Okej. Okay. Czy coś tam widziałem w osiągnięciach, żeby drzewo Jiva pokonać na tej mapie? No nie wiem, czy to jest to, co tutaj będzie za mną biegać. Dobra, szklane fandango. Zobaczymy, chociaż nie mogę w ogóle tego zranić nawet. A nie, mogę już, dobra, mogę. Zależy od góry muszę atakować. Aha, czubek chyba tego drzewa jest hitboxem. No to wygląda. No dobra. Lecimy sobie, rozwalamy wszystko. Beach też mógłbym wziąć. Mała mapka. No to muzyczka faktycznie. Niezła jest, podoba mi się bardzo. Chyba mój ulubiony kawałek. Z Garlic Paradise. Z tego pierwszego trybu przygód. Dobra, mały teren. Taka jakby arena faktycznie. Nie mamy za bardzo gdzie uciec. Nowi przeciwnicy są w końcu, tutaj. Nie wiem jak ciężko może być. Zaklinacz bierzemy. 15 minut tylko, mam nadzieję, że... Arkana się pojawi. W sumie bez sensu kompletnie, że wziąłem ten bicz.
A nie, nie będzie tak źle. Bicz mogę sam ulepszyć i jeszcze sobie to fuwalo przyciągnąć. Dobra, to nie, nie, nie. Może być, może być. Jaki kawałek w tle gra. No jakbym, nie wiem, jakiegoś finałowego bossa rozwalał. Jakby w końcu jakiegoś wampira dodali. Naprawdę, bardzo fajne. Dobra, jesteśmy bardzo wolni, ale nie potrzebujemy szybkości na szczęście na tym poziomie. Przynajmniej mam nadzieję, że nie, ale skrzydła i tak weźmiemy. Skrzydła i tak sobie weźmiemy, jak się trafią, na pewno. Dobra, prędkość, czas trwania są bardzo przydatne na Biblii Króla akurat. No naprawdę, podoba mi się ten utworek, który leci w tle. Kto by pomyślał, że taki utworek będzie na poziomie, na którym walczę z chwastami, z roślinami. Jak silne są te drzewa? Jestem ciekaw, ile mają HP? Pewnie bardzo dużo. Proszę, myślałem, że tylko jedno będzie, a tutaj już się drugie pojawiło. Strzelam, że co minutę się w takim razie pojawiają. Na to wygląda. Ciekawe, ile to będzie skrzynek. Czy będzie jeszcze arkana jakaś? Mam nadzieję, że będzie chociaż jedna. No nie wiem, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało na tym poziomie. Na pewno nie zbierał żadnej skrzynki. Bo strzelam, że tu będą wszędzie ewolucje, skoro jest tylko 15 minut. O ile będą jakieś ewolucje? No, no właśnie. No może nie być w ogóle. Szczerze mówiąc się nie zdziwię. Tak, trzecia minuta jest i kolejne to drzewko się pojawiło, które wygląda jak pepino. Dobra, weźmy sobie pancerz. Może to te drzewka są i muszę tylko jedno pokonać. Tylko ciekawe, jak silne są. No właśnie. Czy to mogę trafić jakiegoś power-upka? No chyba mogę. Mam nadzieję, a nie tylko kurczaki. Podpalenie by było super tutaj. Dobra, świętą wodę sobie wezmę. O, jest podpalenie, jest podpalenie. O, jakie jeszcze dwie bronie. Szczerze mówiąc, dobra, może być ten Rune Tracer. Super, jest podpalenie. Teraz jak najwięcej obrażeń im zadać. O, da się rozwalić, super. Aż grę przycięło. Dobra. Podpalenie zrobiło robotę. Jest skrzyneczka, nie podnoszę jej na razie. Chyba z tego pierwszego drzewka wyleciała, nie wiem. Albo z drugiego? Dobra, nieważne. Z jednego z nich. Piąta minuta. No już potężne roślinki się pojawiają. Roślinki z doniczkami, no to już poważna sprawa. Ja tak czekam sobie zapełnić te sloty, a pewnie byłoby o wiele lepiej, jakbym od razu brał te rzeczy, coś czuję. Skoro ten poziom i tak ma 15 minut, no ale już dobra, zrobię to po swojemu. Okej. Jakoś idzie, jeszcze się trzymam. Tylko jedna skrzyneczka była, mam nadzieję, że tam będzie ewolucja, bo jak nie... No to jest ciężej niż myślałem. Ale mi zestaw dało, szczerze mówiąc to nie chcę nic z tych rzeczy. Chociaż magiczną różdżkę, no dobra, mogę wziąć. Zapełnimy już te sloty, żeby sobie teraz te rzeczy szybko wziąć. Niebiański rozpylacz, tak to się nazywało. Laur tak samo. No i dobra. Fajnie. Jedziemy dalej. Dobra, ósma minuta. Teraz szybsze są te rośliny. Wiem, że mam coraz więcej poziomów, ale mimo wszystko jakieś szybkie warianty, szybsze przeciwnicy się trafiają też, ogólnie. Dobra, Biblia Króla, poziom ósmy. Mogę podnieść tą skrzynkę. Niech będzie. No i jest ewolucja, super. No i fajnie, Biblia 2. Spisana na nowo. Mam nadzieję, że ich wszystkich rozwali. No, o wiele lepiej. Dobra, kolejne drzewo pękło. Tak to wyglądało.
No i dobrze, dalej. 9 minuta. Zobaczmy, co się będzie działo teraz. Już z ewolucją Biblii będziemy o wiele bezpieczniejsi. Kolejne drzewko, oho. Dobra, i te czerwone są. Ładne nawet, muszę przyznać. Ale żadnej skrzynki nie mam. Mam nadzieję, że na 10 minutę, może na 10 minutę by to drzewo dziwa. Chyba, że te drzewka to te są, które pokonuję i wystarczyło jedno pokonać. Ale strzelam, że na 10 minutę coś będzie, jakiś boss. I może na 11 minutę arkana, bo jak nie będzie więcej arkan, to trochę szkoda. No tego fuwalo nie będę mógł złapać. Dobra, puste serce. Jest kolejna skrzynka, okej. Wypadła z kolejnego drzewka jednak. Dobra, czyli czekamy na kolejne poziomy. Chociaż dużo tych poziomów to już nie zdobędę, bo zostało 5 minut. No właśnie. Dobra, 10 minuta. Spora fala. Dużo nam nie biegnie. Ale spokojnie, Biblia nas ochroni. Nie ma problemu. Nie ma żadnego bossa jednak. No to mam nadzieję, że te drzewka dziwa to te były, które jak pepino wyglądały, bo tu więcej nic nie widzę. Mamy szklane fandango na maksa, ale jeszcze poczekam. I tak skrzydeł nie mam. Jeszcze nie znalazłem. O, przyciągacz też będzie potrzebny. Próbujmy może jeszcze dwa skille szybko znaleźć. Na pewno skrzydła mi są potrzebne. Fajnie jakby jeszcze pusta księga była. Ale nie wiem, czy uda mi się to znaleźć na czas. 4 minuty. 11 minuta. Widziałem kolejne drzewko tam na dole, się zespawnowało. Dobra, poza tym jakichś większych różnic nie ma. A coraz szybsi są przeciwnicy, bo mam coraz więcej poziomów. A ja jestem dalej wolny. Dobra, bicz jest na maksa, to jak coś, to możemy podnieść skrzyneczkę, ale jeszcze nie. Jeszcze się wstrzymam, chwilę. Jest kolejna skrzynka, okej. Okej. No ale arkan nie widzę. Czyli chyba tą pierwszą arkaną trzeba było przyciągnąć od razu. No chyba tak, bo nie wiem, czy tam można dojść. Bo tu jest zamknięte naokoło. No pewnie trzeba było szałem przyciągnąć. Jak się nazywa ta arkana? Przyciągająca itemy chyba. To nie widać, czy bym mógł gdzieś wyjść. Dobra, może poużywajmy sobie... A, też nie poużywam za bardzo, tylko dwie zmiany są. Nie mam na bardzo co używać. Myślałem, że jeszcze arkana będzie i może trafię ten szał. No ale nie widzę żadnej. No jeszcze 2,5 minuty. Zaraz koniec poziomu. O, pusta księga, super. 2 minuty. Najgorsze fale teraz będą, na pewno. Tak, to muszą być te drzewka, nie ma szans, że tu coś innego jest. Chyba nie daliby bossa na 14 minutę. Auć, auć, auć. Kolejna skrzynka. No dobra, podnieśmy sobie jedną. Będzie ten krwawa łza. No nie mam skrzydeł, żeby podnieść kolejne skrzynki. Za mało poziomów. Dobra, mogę wziąć ten karwasz. Na koniec sobie podniesiemy szpinak. Trudno, nie było skrzydeł. Nie zrobiłbym ewolucji szklanego fandango, no ale i tak zaraz się poziom kończy. Weźmy sobie chociaż wszystko, co jest na mapie. Może z koniczyną lepsze skrzynki się trafią na koniec. Zobaczymy. Ostatnia minuta. Czy tu będzie coś strasznego? No tak spowolniło na chwilę. Nic się nie pojawiało. Myślałem, że będzie coś strasznego, no ale chyba nie. Widzę, że zwykła fala jest. Dobra, to raczej damy radę. Nie ma problemu. Święta woda jest na maksa, dobra. Tego możemy sobie ewolucję zrobić na koniec, no i spoko. Jakiś trudny poziom to nie był. Wziąć sobie jakąś broń
która nas ochrania, Biblia albo czosnek, no i raczej nie powinno być większych problemów. Święta woda też by się przydała. Okej, czyli pierwszą arkaną trzeba sobie przyciągnąć, to fuwalo. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia. Myślałem, że będzie chociaż jeszcze jedna. No ale nie. Skąpe dziady, skąpa gra, nie chciała dać więcej. Dobra, na koniec sobie podnieśmy tą skrzynkę, chyba już nie zrobię ewolucji. Za mało poziomów było, no ale dobra. Fajnie, 50 poziom na koniec, idealnie. Chociaż to chyba poziom nie był potrzebny akurat. No nie. Dobra, żniwiarz, pokonaj mnie, no i super. Taki właśnie poziomik. Tak, drzewo dziwa pokonane, to musiało być tamte. Czosnkowy raj, no proszę, jest tytułowy Garlic Paradise. Czosnkowy raj, odblokowany. No jest. Tak na upartego to tutaj powinno się grać cały czas Poem, albo O Sole Mio, może. Bo to jest ich historia raczej, no ale wiadomo, że nie będziemy ciągle jedną postacią grać. Dobra, bestiariusz. A co tutaj mi nie pokazuje? Nic, patrzcie. Okej, ale dziwne. Nie pokazało żadnych przeciwników z tego poziomu? Okej, no to bardzo dziwne w takim razie. Bardzo dziwne, chyba że to jest zepsute, albo faktycznie ich nie powinno... Nie no, powinno pokazywać dziwaczne. No dobra, zobaczymy. Jeszcze dwa poziomy zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało, jak je ukończymy. Ale to już w kolejnych odcinkach, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema!